Podlasiak w tej chwili, jako mówię, sołtys, to jest perełeczka, bo to jest takie miejsce przyjazne. Mamy godzinę 9:00, cisza, spokój. Możemy sprzedawać tą ciszę. Proszę bardzo, zapraszamy. Nazywam się Marek Mielewski, jestem sołtysem obecnie wsi, kiedyś miasteczka Orla. Chciałem wszystkich Państwa zaprosić do mojej miejscowości, bo taka ukryte takie małe miasteczko w trójkącie... Perełka, można powiedzieć, w trójkącie dróg, po takim trójkącie bermudzkim, swoistym, podlaskim, a bermudzkim w okresie turystycznym, bo nie ma żadnych oznakowań dróg okalających nas, prowadzących do Białowieży, mieści się moje miasteczko. Ale nad tym wszystkim w Orli króluje jeden budynek, który tutaj się znajduje za mną. Dzisiejszy efekt, który ten widzimy, końcowy, to jest pięć rozbudów. Także gdzieś tam dopiero w końcu XVIII wieku jest definitywnie skończona, jakby tak, i gdzieś jakieś tam powstają freski i tak dalej. Społeczność żydowska no, oczywiście musiała być mocna i była mocna i była liczna tutaj, tak? Także w zależności jakby od okresów. I to muszę powiedzieć, że też się zastanawiałem, no dobra, liczna, no ale trzeba było się składać na to, żeby budować, ale trzeba podchodzić do takich miejsc jak nasza synagoga, że to jest, my podchodzimy jak do świątyni. Ale u Żydów świątynia jest jedna. To jest tam ten kawałek muru, zresztą też odbudowanego w Jerozolimie. Tam była świątynia, a to jest miejsce spotkań. Aha. Synagoga to jest dosłownie miejsce spotkań. Tu się można modlić, prawiać modły, można uczyć się przede wszystkim, uczyć, studiować Torę, studiować różne święte księgi. A to ciekawe. I robić biznesy. I tu znajomy przy okazji, pisząc książkę o pewnej parafii, bodajże Kulesze Kościelne czy coś w tym stylu, znalazł tam w danych sprzed 200 lat czy tego, że ówczesny ksiądz, który zbierał dziesięcinę, która mu się należała od chłopu pańszczyźnianych, spieniężał ją i składał na procent w jednym roku w Tykocinie, a w kolejnym w Orli. Co świadczyłoby o tym, o jakiej mocy tutaj była ta społeczność, jakiej mocy tutaj, prawda, był, nie wiem, rabini tutaj, którzy byli i tak dalej. Czyli potrafili z tych pieniędzy pomnożyć, że coś i dla nich zostało, i dla tego, który im te pieniądze złożył w depozyt. Także to też musiały być jakieś mocne tutaj te usługi finansowe. Panie Marku, bardzo dobrze zachowana z zewnątrz, ale wewnątrz też również. To, co zostało, tu trzeba podziękować. Ona paliła się kilkukrotnie. Ostatni raz się spaliła w 1938 roku w maju, ale wysiłkiem, nie wiem, całego świata uruchomiono jeszcze do wojny, czyli to musiał być konkretny wysiłek. Cudem przetrwał Aaron HaKodesh, czyli ta święta szafa, no, dla laików powiedzmy ołtarz, ten, tak, bima, te podwyższenie po środku. Przetrwało trochę ksiąg, ale reszta się spaliła. Był taki pożar w Orli, że strawił 70% miejscowości. Mamy opisy pożaru w Dreźnie, tak? To powstała burza ogniowa, tak się to wszystko wypaliło, bo miasta zabudowa drewniana. Także tu się nic nie nadawało do użytku. Nawet te ubrukowane drogi były do wymiany, bo się kamień po prostu skruszył, nie? O, także ona tu pocierpiała mocno. Ale jeszcze do wojny jakby uruchomiono i słuchajcie, i zaraz wojna, no za Sowieta tu się za bardzo nie dało coś ruszyć, odbudować, ale przyszli Niemcy i kazali, co zrobić, magazyn, tak? Stąd mamy tam takie wykucia w filarach i tam powstała konstrukcja, żeby zwiększyć powierzchnię magazynową, dorobiono strop drewniany. I tu, co zrabowano tutaj od tych miejscowych Żydów i nie wiem, może od ludności miejscowej, czy jakieś z tego, wszystko tutaj trzymano tego. W związku, no, jakby można powiedzieć tak przewrotnie, ten pożar z 1938 roku uratował ten budynek. Bo znając Niemców i znając ich podejście do tej spuścizny po Żydach, to oni by to wysadzili w powietrze, tak? Ale ponieważ tu było tak pogorzelisko, można, tak? Pogorzelisko, te wszystkie drewniane spalili, tak? Pogorzelisko, to oni to zostawili, bo im tym magazyn, naród praktyczny, jakby co by tam nie powiedzieć, tak? I to jakby to słowo magazyn do czasów nam współczesnych cały czas się pokazuje, no bo po wojnie długo to do lat pewnie przełomu 50-tych, 60-tych to opuszczone było. Tu już były ubytki dachu straszne, rosły drzewa na nie. Ale znalazł się mądry konserwator zabytku. Wówczas, w tamtych czasach, jakimś cudem znalazł pieniądze, postawił się i ją przykryto.
jak przykryto, to uratowano przed całkowitą degradacją i ruiną, tak? Ją przykryto. Jak przykryto, no to zwietrzyli tutaj, powiedzmy, interes w tym miejscowe, jakieś tam, nie wiem, władze gminnej spółdzielni czy tego, które zaczęły tu składować różne materiały, w tym i nawozy sztuczne, tak? I stąd pamiątka po tym, że teraz musimy duże pieniądze wyłożyć, żeby wyciągnąć te związki tych chemiczne z tych ścian, bo one tam leżały pewnie, sól potasowa i fosforany długo. W latach 70. Znalazła się firma, która skupowała rękodzieło takie, nie pamiętam już tej firmy, jak ona się nazywa, w każdym razie też zrobiła to magazyn. Mało tego, otworzyła ten strop, który był za Niemca, zrobiony identycznie, taki strop tego, także miałem jako dziecko, powiedzmy tam chłopak 8-10-letni, jak tu wchodziłem, to mogłem wejść, bo pomagałem nieraz te kosze, które tutaj skupywano, takie duże, tutaj zwane kropkami, tak? Tego, to wnoszono tu na górę, pomagałem wnosić, zawsze ten gospodarz dawał parę złotych za to, a się to szło pan po półmi. Można spytać pierwszy raz, kiedy wszedł tam do środka, że to znaczy, jako dziecko? Jako, słuchajcie, no w Orli, dla świat takiego dzieciaka, który zaczął chodzić do przedszkola, to są inne czasy, tam 5-latek czy 6 to już sam chodził tam do przedszkola, była jasność i wracał nieraz, także nie to, że dzisiaj się wozi, także jeśli się przechodziło, to nie moja dzielnica była, ja troszkę tam dalej mieszkałem, także inne miałem tego, ale już jako powiedzmy 6-latek wracając ze szkoły miałem kumpli, którzy już byli wcieleni też do przedszkola, bo nie wszyscy chodzili, bo one musieli już być, tak? W tej niby zerówce, bo tej zerówki nie było, ale coś takim ostatnim tym miałem z tej dzielnicy, no jak Szuwarowo-Bagiennej, tutaj była odkrywka taka, kopalnia gliny, woda, tak dalej, ludzie się tego, okazuje się, że jako niemowlę to mnie siostra gdzieś tam w Łódce woziła, tutaj w Łódce, także ja powinienem znać ten teren. Ale ci koledzy stąd, no to poznało się kolegów, to się chciało poznać, gdzie mieszkają. No to na ich rewir, no i oni mi tu przyprowadzili pierwszy raz. Tu było tak, nie było tych babińców, było takie boczne wejście, weszłem, to mnie już tak przygięło, aż bo jakbym się przeniósł, nie wiem, do świata Alicji z Krainy Czarów. Obce mi rzeczy, jakieś lwy, jakieś... Ja tego... tak samo miałem, jak pierwszy raz szedłem, tak identycznie. I tu były, tu zatynkowane są, nie wiem, będę walczył o odtworzenie, to były dwa lwy tak na... obejmujące te okno, także o. Napis to był, to było w ogóle tego, tutaj, no to co widzimy, to już jest jakby efekt ostatniego remontu, nieskończonego, tak, zawsze tego, także jak ja tu byłem, to gdzieś miałem może 6-7 lat pierwszy raz, tak, później to różnie było. I zawsze żyliśmy też takimi marzeniami, bo to człowiek żyje marzeniami, że będą dom kultury. I zawsze myślano, że tu będzie dom kultury, bo powstał projekt w 60-tych latach, w 70-tych projekt powstał i w 80-tych powstał i zaczął być realizowany w połowie 80-tych lat, gdzieś w 85-tym, 6 roku rozpoczęto, trwało do upadku komuny, aż się pieniądze skończyły. O tyle pomógł, że wymieniono dach, poprawiono stropy, dobudowano babińce, no coś tam zabezpieczono i się pieniądze skończyły. No i na tym jakby krach, ale był budynek zabity deskami, nadal ogrodzony szpetnymi jakimiś takimi odpadowymi tymi. Tutaj ten barak powstał dla tych, później nam przez 25 lat, jak nie więcej, około 30 lat był tutaj dla nas. On był domem kultury, tak zwanym leżącym, wieżącym kultury, wieżowcem kultury. Tak jak i kultura cała tutaj wówczas. No, ale znalazł się mądry chłopak, przyszedł tutaj na moment. Był taki Janek Dobo, świętej pamięci. Dużo nie pożył, ale był trochę tutaj wójtem. I on tutaj, pierwsze co zaczął zrobić, kazał to wszystko w porządku, rozwalili to wszystko, wyrównali tą trawę, zasiali tutaj w czynie społecznym. Nie wiem, ile skrzynek wódki poszło i piwa, ale to w czynie społecznym, żeśmy tutaj, moi koledzy strażacy, stali 2 dni to i ułożyli tą kostkę. Do dzisiaj nie wiem, czy plany są nawet na nią dojazd, bo to było w ogóle grzęzawisko i nie do tego. I co? Janek jeszcze zdobył pieniądze na okna i zaczęły te deski. Widzicie, tam są na górze nawet takie deski na pamiątkę zostawione, które były zabite okna. Zaczęły się pojawiać okna i zaczęło to przestało straszyć. I wówczas pamiętam, że już trochę wstawiono i zrobiono taki, nie wiem, to był 2000 rok czy tego, taki tutaj festyn z synagogą w tle, nie wiem, polskie radio to było, to za 2000 osób, nas to przerosło i tego. Ale, ale od tego momentu jakby ta pozytywna droga się zaczęła tego miejsca i w imieniu tej społeczności jest powołana Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i ona to przejęła.
I wówczas w zasadzie to był ten moment, gdzie ten budynek przestał być magazynem. Po prostu jeszcze były sterty takich, leżały rur wodociągowych, spółka wodna wyrabiała jakieś kręgi, tam miały jeszcze różne rzeczy tego, ale to wówczas oprzątnięto i jakby już można było wejść, coś zobaczyć, tak? Dom Kultury, ponieważ miał takie warunki, nie, no to też wykorzystywał jako wystawiennicze, jakieś wystawy robione. Ja pamiętam, że z 15 lat temu robiłem tu promocję książki, wystawę, także najpierw wespół z Domem Kultury, później tam się w Dom Kultury troszeczkę rakiem wycofuje. Także już tak ostatnimi laty to już żeśmy szli jako tylko wolontariusze, bo żadne, nie mając żadnej organizacji z tego, zrobiliśmy banery tutaj w dwóch miejscach, powiesili, zapraszamy do zwiedzania synagogi, numery powieszone, dosłownie ktoś jak napisał gdzieś tam, nie wiem, na forum jakimś, że nie mógł wejść, napisałem, jesteś pierdoła, bo czytać nie umiesz, nie, trzy numery napisane, wszędzie było. Także myśmy tutaj spędzali, nie chcę powiedzieć, że dnie i noce, ale całe dnie. Taki jak dzisiejszy dzień, to bym dzisiaj przyszedł rano i tutaj byłby ludzie. A nie, no na majówkę byście, panie Marku, tłumy mieli. No nie, no tutaj było masę i no i tego, no ale to wszystko się ładnie rozwijało. Piękne tu wystawy, piękne naprawdę klasy. Ja myślę nawet, krajowe, europejskie rzeczy się odbywały, bo tu artyści, którzy wystawiali po całej Europie i świecie swoje prace tutaj prezentowali, chociażby cała ta desant ten artystyczny z Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. ASP Gdańsk zaraz się znalazł. Tu też pani Aśka tutaj wystawiała swoje rzeźby. Że to było, to noc, się działo, noc, się działo. Panie Marku, noc muzeum w Białymstoku, u was była właśnie noc synagogi. U nas też nocne zwiedzanie synagogi było organizowane nieraz. Koncerty. Co było też ciekawe, że słuchajcie, przy tym nocne zwiedzanie robiliśmy, przykładowo jest odpust we wsi, nie? I robimy nocne zwiedzanie i mówi, że o 9 będą tutaj przewodnicy, uruchomimy światło i tak dalej. I wówczas przychodzili ludzie miejscowi dopiero. Bo przyjeżdżali ich dzieci z miasta, gdzieś tam, i tych staruszków wyciągali, którzy nie mogli się przełamać, ich tu przyprowadzali, chodźcie, zobaczycie dupki, bo siedzicie w domu obok 100 metrów mieszkańcy, nigdy to nie byliście w środku. Także to też takie ciekawe zjawisko też dla tej społeczności, że przełamanie lodu, może trochę zaczynają rozumieć, o co to w tym wszystkim chodzi, że, bo to wiadomo, się przyczynia, że Chmielewski ma jakiś biznes na tym, oczywiście, nie, biznes mamy my wszyscy. Bo jak tu będzie masę ludzi przyjeżdżać, to będzie potrzeba, to się będzie sens utrzymania knajpki dla tych ludzi, bo tam każdy skorzysta z jedzenia jakiegoś tam, nie wiem, czulenu, żeby miejscowego jakiejś tam opartej na kuchni żydowskiej, troszkę na kuchni, nie wiem, tutaj rusińskiej i tak dalej. Niechby to było, tak? Bo to byłby sens, no bo wiadomo, jak ludzie przyjeżdżają, bo tak otworzysz knajpę, będziesz tylko muchy liczył, tak? Latające. Także, oczywiście, że tak, także to jedno to, z drugim wiecie, ma być to jest jakby tego. I tutaj wracając do tego, myśmy tu poświęcali masę czasu. Tu w takim szczytowym roku 2022 od tego weekendu majowego do 17 września, to nie wiem, 1000 osób tu się przewinęło. Były koncerty różnej klasy, żeśmy zamknęli tym koncertem takim, już artyści z Piwnicy pod Baranami nawet chcieli u nas występować. Sami się proponowali takie rzeczy, także to się rozwinęło. No niestety, tak jak we wszystkim, jak jest wszystko ładnie, pięknie, to zawsze musimy się znaleźć jacyś, ja to nazywam źli ludzie. Polska specjalność. No. Źli ludzie, tak. I wiecie, dotychczasowy status quo między jakby tutaj tym się, co tutaj dzieje, a nazwijmy to urzędnikami, było zawsze okej, okay, nie? Każdy patrzy w swoje strony, nie przeszkadzają. Pomoc to też jest nieprzeszkadzanie, tak? No ale tymi donosami różnymi wymuszonymi. Tak, panie Marku, ale nie będziemy o tym opowiadać. Tak, dlatego zostawmy tą historię już wewnątrz. W każdym razie jest remont. Znaczy nie, to nie jest remont. Trzeba to sobie skreślić, bo poszło do tego, że synagogę Woli remontują. Nie, nie, nieprawda. Nie będę tam w szczegóły wnikał. Obecny projekt jakby jest dwuczęściowy. Pierwsza część to jest wykonanie takich prac, żeby tu można było wejść. To jest taka pierwsza zasadnicza prośba, a druga część to wykonanie profesjonalnego projektu architektoniczno-budowlanego na adaptację na miejsce konferencyjno-wystawiennicze. No bo wiadomo, że to już jakby funkcji sakralnych pełnić nie będzie. Oczywiście jak ktoś się chce, będzie mógł pomodlić, to nie ma problemu, nie? I oczywiście te wszystkie rzeczy na pewno będą zachowane i które są te nasze te malowidła, freski, to wszystko będzie oczywiście tego.
Na pewno tu jakieś rzeczy, które zebraliśmy, tego tu znajdą miejsce na wystawę, ale też będą różne inne wystawy, różne konferencje się odbywać i tak dalej. Na razie jest taki pomysł. W ogóle Orla jest, ja jestem dumny, jestem kończę drugą kadencję sołtysowania, byłem tutaj już kilka razy tym radnym i kończąc tą kadencję jakby tam tego radnowania i tak dalej, to nie ma się czego wstydzić. Naprawdę poszło tak do przodu. Do końca roku tutaj jeszcze ten plac budowy, który z tej strony będzie przekształcić się w piękny skwer z przepiękną muszlą, co może Bielsk Podlaski mocno zazdrościć, tak? Pozdrawiam tutaj Wawulskiego, nowo wybranego burmistrza i gratuluję mu przy okazji. Ale tu będzie muszelka, kurde, perełeczka z wyptego. Będzie wszystko tak jak należy zrobione. Także no, przysłowiowej fontanny nie będzie, ale no bo może dla pani i konserwator nie umieściliśmy, bo nie przeszło, chociaż można było to nawiązać do, tutaj mykwa była przecież, nie? Tu kiedyś ciek, także gdyby ktoś chciał się poradzić, się zapytać kogoś, kto zna trochę historię Orli i wie, jak co tu było, no bo tak to jest tam przypadłość urzędników z tymi konsultacjami, co tam było, nie zapyta, a robi, bo to kiedyś tak jeszcze woda ciekła, bo jeziorko tu było, także nieważne, ale będzie piękny skwer, słuchajcie. Mamy tutaj za wszystko. W Orla jest jak w tej chwili, jako mówię, sołtys, to jest perełeczka. Popatrzcie, wszędzie czyściutko, wszędzie chodniki, wszędzie jest kanalizacja, wszędzie jest gaz, kto chce. Proszę bardzo, to jest takie miejsce przyjazne. Mamy godzinę 9:00, cisza, spokój. Możemy sprzedawać tą ciszę. Proszę bardzo, zapraszamy.